Witam w nowym filmie, 4 grudnia, dawno mnie nie było, ale jeszcze postaram się coś w tym roku nagrać, także słuchajcie, w ostatnim filmie mówiłem o tym, że kończymy prace polowe, ale zapomniałem o jednej rzeczy, zostało nam do porobienia pastwisko, na którym do powiedzmy ostatnich kilku dni pasły się jeszcze krowy, znaczy pasły się, nie pasły, bo tam o jedzeniu jakimś wielkim to mowy nie ma, także po prostu tam wychodziły. No teraz te krowy, które były tam, są w tej chwili w troszkę innym miejscu. Przejdziemy sobie za halę. O, są one tutaj, przynajmniej resztki z nich, bo jak wiecie, pozbywamy się hodowli, tyle zostało. Było ich prawie połowę więcej, a pastwisko jest kawałek dalej. Tutaj to na razie zostanie. Co tutaj widzicie, tu jest około 3 hektarów, a tam mamy 7. Tam to już jest pastwisko tak jakby wiejskie. No i tam te krowy chodziły przez no bardzo długo, tak? Nie pamiętam, nie wiem ile lat, bo no, odkąd ja żyję, no to tam zawsze było pastwisko, tak? A ja mam prawie 30 lat, także sporo czasu. I tak, jako że pogoda nam jeszcze sprzyja, powiedzmy, za bardzo u nas nie padało, jak widzicie, też nawet do tej pory jeszcze śnieg u nas nawet nie padał. Był plan, no, żeby wziąć tą talerzówkę i spróbować pociąć trochę tą trawę. Ale tam jest twardo. No i kurczę, chyba weźmiemy sobie od razu krosa z Unii. Założymy, zdejmiemy skrzydełka. Założymy wąskie takie nakładki. Ja wam za chwilę je pokażę. I pojedziemy na to pastwisko. Spróbujemy to. Chodzi o to, żeby to trochę zerwać. No i porównać, tak? No bo to pastwisko, wiadomo, tyle lat tam nikt nic nie robił, tylko krowy się pasły. Tam za wiele trawy to też już nie zostało. Pójdzie chyba kros na wąskich nakładkach i pług. No i to wszystko, tak? Tylko jeszcze tam jest zostawione ogrodzenie pastuch, trzeba będzie je zdjąć. Także dzisiaj sobie przygotuję, może pójdę to ogrodzenie zdejmę, a jutro pojedziemy z krosem i spróbujemy tam coś podziałać. Także co? 900. Wszystko będziemy robić 900. No bo 800 sobie już przygotowałem. W hali już jest wyczyszczona na zimę. Nie ma co tutaj paskudzić. Pług odpięty, jak widać, już jakiś czas tu stoi, bo już go troszkę złapał złoty nalot. Taka była pogoda ostatnio. Trochę robiliśmy koło domu, jak widać, ta kubka ziemi stąd zniknęła. Tak to wygląda. No, tak jak widzicie, pług zostawiłem tu na szybko. Miałem zaraz jechać, ale o. Ale to się za chwilę wytrze. Później się już go schowa gdzieś pod dach. Dobra, bierzemy 900. 900 z przyczepą, bo jeździłem jeszcze po piasek na żwirownię, bo tam wiadomo, jak koło domu coś tam robiliśmy, jakaś kostka, nie kostka, obejście, to za to nie nagrywałem też trochę. To była potrzebna przyczepa do ciągnika. Przyczepa jest też do umycia z piachu. No a 900, jak porobię to pastwisko, to będzie można też ją ogarnąć na zimę. O ile ta zima przyjdzie, no bo mamy już początek grudnia, a zero opadów. Przyczepa z piasku do umycia. Także bierzemy się do roboty. Odepnę ją chyba już tak, żeby ją można było umyć bliżej wody. Kros podczepiony. Powoli już tutaj działam. Mam odkręcone skrzydełka. No i właśnie już dla porównania jeszcze przed zdjęciem całego tego zakręciłem już jedną docelową tutaj
No, jak to się nazywało? Mówiłem, już zapomniałem. Ale tak to wygląda. W sumie można by było na tych pojechać, ale one by mocną grudę nam powyciągały. A chodzi o to, żeby troszkę zerwać to stare pastwisko. Może przy okazji uda się porównać. No i głównie chodzi o to, że będzie się lżej. No i może ładniej się zorze, tak? Może mogę wam pokazać jeszcze. Tutaj mamy 7 centów. No a tutaj mamy 4. W tym szerszym punkcie 5. No i tak to wygląda. Ja już ich kiedyś używałem. Jeden raz. Nawet widać małe zużycie z tej strony. Ta jeszcze nie była używana. O. No i teraz wymieniam kolejne i może jeszcze dzisiaj pojedziemy spróbować, tak aby jutro to zakończyć i zorać, bo pojutrze już zapowiadają deszcze. Jestem już na miejscu. Jak widać, wszystkie nakładki wymienione. Talerz już tamten rozłożyłem. Nie wiem, jak to zacząć. Na początek tak sobie wjedziemy, zobaczymy w ogóle, co tutaj będzie się działo, bo nie mam pojęcia. Także co? Wstępnie trzeba ustawić jakąś głębokość z przodu. Ogólnie chcę robić tak na 15 centów, nie ma potrzeby głębiej. Tak. No i dobra, jak widać, jest to dosyć nierówno. Okno brudne. No i taki tu jest, taka dolinka tam była. Nie wygląda to źle. Ale trzeba dać głębiej. O, coś takiego. Troszkę mamy poślizg na trawie. No i nie tylko na trawie. Jak widzicie, jest tutaj dużo placków, powiedzmy. Wybaczcie mi za moje gardło, bo jestem jeszcze trochę chory. Także tak może to brzmieć. Ustawmy sobie punkt jakiś AB, zróbmy, a nie tu, co ja robię. Tutaj A, kawałek do przodu, jakaś prędkość, żeby była. O kurde, góra. Także 3-metrowy agregat. Ciągnik 330 koni, nierówna działka. Punkt B. Tutaj coś dopisać, żeby mi tam tej działki nie usunęło. Okej, dobra. Tą gałąź trzeba będzie zabrać. I trzeba dać płycej chyba. Tył. Kurde. I dlatego właśnie mam wąskie nakładki. Bo na szerokich to ciężko by było tutaj go uciągnąć. Ale pójdziemy dać płyce i tył, tak? Bo mi troszkę talerzówka sunie tą trawę. Ok, tutaj przy końcu jest taki rowek, będzie trzeba do niego dojeżdżać, a później się jakoś tam przedostać i ten klinek
porobić. Tak to wygląda. Dorzucimy z dwa klipsy, bo zabrałem dwa klipsy jak tu przyjechałem. O. Zobaczymy co tato powie. Ekspert. Ziemia jest dobra, tylko jest dosyć ciężka. No ale jest tak jakby ponacinane po prostu to. Talerze trochę też to właśnie za zębami tnął. No nic, przejedziemy się obok tego do końca. Zobaczymy co tato powie na to, a jak nie to pójdzie, jak mu się nie będzie podobać to pójdzie pług. Strasznie nierówno jest. Raz bierze, raz nie bierze, o i taka to robota. Chyba talerzówka jednak faktycznie. Tato mówił dobrze, żeby brać talerzówkę. No wszystko przez to, że jest nierówno. Jakby było równo, co mówisz? Do domu? Co? Pociąć, nie? Strasznie ten. Bo w spodzie tam jest sypka ziemia, to się i tak ułoży ładnie. No. Tylko żeby dalin była pocięta, żeby to się rozsypało. To co, talerzówka? Trzeba spróbować talerzówką, bo... No tu jest nierówno, wiesz? Jakby on miał koła, ja bym sobie tu go opuścił. On by wtedy kopiował. Talerzówkę położysz. No talerzówkę położę na tych i ona będzie. No ale też jej nie dam na zero, bo mi się. Sucha ziemia jest. Też talerzówki nie dam na pływający. No nie dasz, ale. Ona już... będzie mi się składać. Chyba, że nie będzie robić. No nie wiem, nie wiadomo właśnie. No dobra. Ale ziemia jest super. No jest. Zmiana planów, słuchajcie. Jadę po talerzówkę. Pole jest bardzo nierówne. No i tutaj no słabo ten agregator robi nam. A tutaj wystarczy, że myślę potniemy tą trawę. No i talerzówka powinna to fajnie zrobić. A później pług nam to przewróci. No i powinno być w porządku, tak? Także co? Jadę po talerzówkę. Jeszcze tu jakby były koła podporowe, to by było spoko, tak? Ale kół podporowych tutaj nie mamy. No i słuchajcie, no jest problem. Cały czas ciągnik pójdzie niżej, tak jak widzieliście zresztą. To i cała maszyna idzie niżej. Jakby było równo, to by było fajnie. Także jedziemy po talerzówkę i za chwilę się widzimy tutaj ponownie. No i jestem ponownie. Talerzówka już jest rozłożona. Tylko dobiję ciśnienia. O ile to coś w ogóle daje. Głębokość mam ustawioną taką jak ostatnio, wtedy co talerzowałem to ściernisko po pszenicy. Także co? Jadę od razu tam, gdzie tato jest, bo on tam ogrodzenie ściąga. No i chwila prawdy. Tato od razu mówił, żeby talerzować, a mówię, nie, zrobimy krosem, będzie ładniej. No. A jednak nie. Jednak trzeba było od razu brać talerzówkę i się nie bawić. Chyba. No jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale chyba tak. Będziemy zobaczyć, co on powie. 12 na godzinę, trochę nierówno, ale na pewno szybciej to pójdzie niż krosem.
pylów na działkach. Dobrze mówiłeś. Ja myślałem, że tu będzie twardziej, wiesz? Że ona się nie czepi. A tu jest fajnie. Chyba trzeba tak będzie. Jeszcze tak? No. Aha. Pojedzie tak. Przód, bo nie bierze ci. Tak jak stoi ciągnik w górze, a tam jest dół, to nie bierze, no to co nie zrobię? Dlatego będzie trzeba pojeździć, tak jak mówisz, że jeszcze w tą stronę. Przeciągnąć drobną taką tę. No. Wtedy powinno się, to będzie białkie. To dobra, ja sobie zrobię punkt. A B jeszcze w tą stronę. Dobra. Muszę zobaczyć, jak będzie robiło. No tak. Ale koła podporowe to by się przydały mega, bo no, zobaczcie, teraz ciągnij w górze. Pod górę znowu podjeżdżam. Strasznie nierówne jest to pastwisko. Teraz to zjechałem dosyć mocno krzywo. Stawimy sobie punkt AB. Będziemy jeździć tak jak jadę teraz, a później będziemy jeździć odwrotnie. Tempomat mały. Zobaczymy, co to się będzie działo. Ale jest nierówno. Fajnie by robiła. Może jakoś idealnie to nie wygląda, ale jeszcze spróbuję pojeździć
tak jak są te pasy, jakoś te pagórki i te doliny mniej więcej się zgrywają ze sobą i myślę jeszcze pojeździć tak właśnie, jak mam nadzieję, że widzicie, bo jeszcze jest dosyć jasno. No i myślę, że wtedy będzie już ładnie. No i mamy już noc. Słuchajcie, trochę próbuję jeździć jeszcze w poprzek, aby to porównać i dociąć lepiej, ale chyba nic z tego, bo już jak widać, co kawałek mi zaczyna sunąć. No i nie da się tego już ponownie przetalerzować. Sunie, no bo kurczę, raz już jest przecięte. Jest wierzchnia warstwa zruszona. No i ponownie nie chce już to iść, także talerzówka w miarę sobie z tym poradziła, powiedzmy. Także jadę, słuchajcie, zaraz do domu. Odczepię ją jeszcze dzisiaj chyba i podczepimy sobie pług. No i co? I jutro myślę, że uda się to zorać. Zobaczymy, jak będzie szło. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam to gdzieś sunęło, ale pług bez przedpłużek, także mam nadzieję, że nie będzie problemu. Także taki filmik krótki na dzisiaj. No i słuchajcie, myślę, że widzimy się jutro. Do następnego. Cześć.